Obecnie jestem emerytem. Proszę bardzo.
Proszę Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, jest mój poprawek. Tutaj pierwsza kadencja, Andrzej Wnes-Deoter, na stanowisku specjalisty do spraw procesu wodnego. Dziękuję bardzo. Najmłodszy. Panią. Jak widać, jestem najmłodszy. Mam 23 lata, jakby też chciał pytać dokładnie. Pracuję w spółce REMZA w Puławach. Ukończyłem Politechnikę Krakowską na studiach inżynierskich. Teraz kontynuuję studia magisterskie. Pracuję na stanowisku technologa. Jestem z Klementowic. Dziękuję. Pan Kamiński. Pochodzę z Lur. Zbudowane na Płonkach. Mam się Zielana. Prowadzę swoją działalność gospodarczą. Właśnie samochodowe. Dziękuję. Pan Gajda. Witam się starać. Nazywam się Grzegorz Gajda. Mieszkam w Kurowie. Jestem absolwentem Akademii Rolniczej. Prowadzę gospodarstwo rolniczo profilu kwiatowo-warzywnych. Z takich osobistych rzeczy moim hobby jest historia, dokładnie mówiąc, historia śpiewająca, gdzie w związku ze świętami narodowymi organizuję takie śpiewające wieczory pieśni patriotycznych, na które Państwa serdecznie zapraszam. Dziękuję. Pan Kozak. Nazywam się Kozak Wojciech, pochodzę z Klementowic, jest moja druga kadencja. Dziękuję. Pan Gus. Krzysztof Gus, mam 36 lat, pochodzę z Olesima. Moja druga kadencja. Dziękuję. Pan Bukie. 33 lata, mieszkam w Kłodzie, reprezentuję Kłoda i Zastawię. Aktualnie prowadzę gospodarstwo i pracuję jako kierowca w piekarni. Dziękuję. Pan Abdyka. Pochodzę z Kostrzowa, jestem rolnikiem. Pierwsza kadencja. Dziękuję. Pan Dzieje. Trzecia kadencja. Grabasz. Chyba ksywę sobie niechcący zafundował. Pan Kowicz. Reprezentuję posiołek, sołectwo Górka Nowodworska i Dęba. Jestem rolnikiem. Bardzo kadencję jestem radny, przerwany oczywiście. Dziękuję. Pani Kołodzi. Nazywam się Kołodzi Zbigniew, jestem z Łąkoci, posiadam własne gospodarstwo i jestem do drugiej kadencji już. Dziękuję. Jerzy. Kurtak Jerzy, radny Skurowa, już przed kadencją będę. Prowadzę sklep w Kurowie, to 4 siedzę, żonaty, 4 dzieci, 6 rodziców. Dobrze, to teraz przystępujemy do podjęcia uchwał co do wyboru poszczególnych komisji i zaczniemy od komisji rewizyjnej. Tam jest gdzieś projekt tej uchwały? Już jest. Na podstawie artykułu 18 ustęp 1 ustawy 28 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami statutu gminy Kurów, Rada Gminy Kurów uchwala co następuje. Powołuje komisję rewizyjną w składzie i tu Sławomir Wiejak, przewodniczący komisji i pani i Krzysztof Gus, zastępca przewodniczącego komisji. I w składzie, pozwólcie Państwo, że nie będę odczytywał, bo to jest napisane, chyba że móc. Dobrze. Pan Jałocha, pani Czajka, pan Gajda, pan Kowus, pan Kołodziej, Gus już odczytany, Jejak, pan Kukier i pan Kurtakierzy w następującym składzie. I zasady i tryb działania komisji określa statut
gminy. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję panu Sznyć. Jestem. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następna uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Kurów. I tu te wszystkie komisje, oczywiście Komisja Mienia, Budżetu, Finansów i Inicjatyw Społecznych w składzie 15-osobowym. Przewodniczącym komisji jest pan Furtak Jerzy, zastępca pani Anna Czarny. I wszyscy członkowie, którzy tutaj wiemy, jak się nazywamy, nie będę czytał tego, bo jest to załącznik, więc kto z pani, pan, tutaj jest pierwsza komisja. Dobrze, bo to razem.